Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 18. Bóg odwiedza Abrahama, gdzie widzimy właśnie opis społeczności z Panem. Rozdział 18 pierwszej Księgi Mojżeszowej przedstawia nam trafny przykład wydarzeń, jakie spotykają człowieka prowadzącego życie w odosobnieniu, w odłączeniu od zła i w posłuszeństwie. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Tak mówi Słowo Boże w Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdział, 23 werset. Ten werset w powiązaniu z naszym 18 rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej pokazuje nam niezbicie, że posłuszna dusza ma przywilej radowania się ze społeczności, która jest zupełnie obca temu, kto porusza się w światowej, świeckiej atmosferze. Kwestia ta nie narusza w żaden sposób sprawy przebaczenia grzechów czy usprawiedliwienia, które jest tylko z łaski przez wiarę na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, na podstawie Jego doskonałego dzieła. Więc kwestia ta nie narusza w żaden sposób sprawy przebaczenia grzechów czy usprawiedliwienia. Wszyscy wierzący przyobleczeni są w tę samą szatę sprawiedliwości. Wszyscy stoją na mocy tego samego dzieła jako czyści i sprawiedliwi przed Bogiem. To samo życie Chrystusa, to samo życie spływa z głowy w niebie do wszystkich członków Jego ciała. Ta już kilkakrotnie podkreślana, akcentowana, podkreślana, ważna nauka jest jasno przedstawiona w całym Piśmie Świętym, że to samo życie spływa z głowy, którą jest Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus w niebie, i to życie spływa do wszystkich członków Jego ciała. To nie zmienia jeszcze nic z faktu, że usprawiedliwienie, a Jego owoce, to dwie zupełnie inne rzeczy. Być dzieckiem, a być posłusznym dzieckiem, to jeszcze nie to samo. Ojciec ma szczególną radość z posłusznego dziecka i czyni je swoim zaufanym towarzyszem. Tak, i Bóg Ojciec ma szczególną radość z posłusznego dziecka Bożego i czyni to dziecko Boże swoim zaufanym towarzyszem, dzieląc z nim swoje myśli i plany. Czyż nie jest tak samo w przypadku naszego niebiańskiego Ojca, jak w przypadku Ojca Ziemskiego? Bo Ojciec Ziemski też ma większe zaufanie do dziecka posłusznego niż do dziecka nieposłusznego. I tak to się odbywa. Czyż sama natura nie poucza nas, że tak się dzieje? Poucza. Uprzednio zacytowane słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdział 23 do 24 wersetu, potwierdzają to, nie pozostawiając co do tego choćby minimalnych, najmniejszych wątpliwości. Jednocześnie te słowa udowadniają, że obłudą jest twierdzić, że miłuje się Chrystusa, gdy nie przestrzega się Jego słowa. Bo przecież to Pan Jezus powiedział, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Kto nie trzyma się Jego słowa, udowadnia, że nie kroczy swoją drogą w miłości do Jego imienia. Nasza miłość do Chrystusa przejawia się tym, że czynimy, co nam zlecił, a nie w tym, że deklarujemy, mówimy, Panie, Panie. Bo jaką wartość przedstawiają słowa, idę, Panie, gdy serce nawet nie drgnie, gdy serce nawet nie myśli o tym, by pójść. Choć Abraham zawiódł tu i tam, w poszczególnych sytuacjach, to jednak widzimy w nim człowieka, który rozważając całokształt jego życia i postępowania, wyróżniał się wzniosłym życiem prowadzonym w społeczności z Bogiem.
Ponieważ tak było, w leżącym przed nami opisie znajdującym się w rozdziale 18, czyli w tym 18 rozdziale jego historii, staje się uczestnikiem trzech szczególnych i rzadkich przywilejów. Tak można zauważyć, że ma zaszczyt przygotowania panu orzeźwienia, znajduje się w najwyższej, bezpośredniej społeczności z panem i może wstawiać się przed nim za innymi. Są to cudowne wyróżnienia, które towarzyszą każdemu świętemu życiu prowadzonemu w odłączeniu od zła i posłuszeństwie. Posłuszeństwo sprawia panu szczególną radość, gdyż jest owocem działania jego własnej łaski w sercu oczywiście wierzącego. Ta łaska działa. Widzimy, jak jedyny doskonały człowiek, jaki kiedykolwiek kroczył po tej ziemi, nieprzerwanie był powodem do radości i orzeźwienia ojcowskiego serca. Raz po raz Bóg składał z nieba świadectwo, że Pan Jezus Chrystus, że jest On Jego umiłowanym Synem, w którym znalazł całe swoje upodobanie. Całe życie Chrystusa na ziemi wytwarzało wonny zapach unoszący się nieustannie do tronu Bożego. Od żłóbka aż po krzyż zawsze czynił to, co było miłe Jego Ojcu. Nie było ani jednego wyjątku, żadnej zmiany czy zachwiania. Był jedynym doskonałym. Niemniej jednak, gdy śledzimy pilnie relacje Pisma Świętego, tu i tam natrafimy i natrafiamy na duszę, która rozradowała niebo, jak na przykład w tym naszym 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, ten cudzoziemski pielgrzym w Dąbrowie Mamre, gdy w swym namiocie przyrządził Panu posiłek, postawiony przed Bogiem, przed Nim, w miłości, przyjęty został ochotnie. Tak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, wersecie 8. Następnie widzimy, znajdujemy Abrahama w głębokiej i zażyłej społeczności z Panem, gdy ten rozmawiał z nim najpierw o sprawach dotyczących bezpośrednio jego osoby, a potem o losie Sodomy. Jakaż pociecha dla Abrahama tkwiła w słowach: żona twoja, Sara, będzie miała syna. U Sary obietnica ta wywołała jedynie pobłażliwy śmiech, jak w poprzednim rozdziale wywołała u Abrahama, czyli w 17. Przy tej okazji chciałbym tutaj tak delikatnie zauważyć, wskazać, że Pismo Święte rozróżnia dwa rodzaje śmiechu. Po pierwsze, istnieje śmiech, którym Pan wypełnia usta swojego ludu, gdy w szczególny sposób zjawia się z pomocą w chwilach jego próby i ucisku. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Tak poucza nas zapis z pierwszego i drugiego i trzeciego wersetu Psalmu 126. Jest jeszcze śmiech niewiary, gdy obietnice Boże są zbyt wspaniałe, by mogły znaleźć przystęp do naszych wąskich serc, lub gdy środki, jakimi Bóg chce się posłużyć do wykonania swoich cudownych planów, wydają nam się niewystarczające i śmiesznie proste. Pierwszego rodzaju śmiechu nie musimy się wstydzić. Ze śmiałością przyznajemy się do niego. Synowie Syjonu nie wstydzili się powiedzieć: wtedy usta nasze były pełne śmiechu. Możemy
śmiać się serdecznie, gdy Pan jest tym, który wywołuje śmiech. Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Niewiara czyni nas bojaźliwymi i nieszczerymi, zwłaszcza nieszczerymi wobec Boga. Podczas gdy wiara daje nam śmiałość i autentyzm, pozwala nam przystępować wiara do Boga śmiało i ze szczerym sercem. Tak się znajduje takie pouczenie w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset. Hebrajczyków 10:22. Przystąpmyż ze szczerym sercem w pełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego.